Informacje Kultura Sport, Rafał Jarmakowski, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszych wiadomościach m.in. o programie identyfikacji psów Podaj Łapę, wyroku eksmisyjnym w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyróżnieniu pabianickiego rysownika Sławka Łuczyńskiego. Dzisiaj na zaproszenie Urzędu Miasta Pabianic przybyła Dorota Szostakiewicz, dyrektorka Krajowego Biura Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt. Wizyta ta związana jest z programem identyfikacji psów, jaki ma wejść w życie w naszym mieście. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia przez kierowniczkę schroniska dla zwierząt Krystynę Próbę programu składającego się z trzech elementów. Programu identyfikacji psów, wprowadzenia sterylizacji suk i kastracji psów w pabianickim schronisku oraz jego częściowej rozbudowy. Wniosek ten wpłynął do naczelnika Wydziału Eksploatacji Miasta i Rolnictwa Wojciecha Porosa. Temat identyfikacji psów był omawiany wstępnie przez radnych naszego miasta na posiedzeniu Komisji Budżetowej w ubiegłym miesiącu. Radni wyrazili zainteresowanie jego wprowadzeniem. Dzisiaj na spotkanie w Urzędzie Miasta z Dorotą Szostakiewicz zaproszeni zostali m.in. Hanna Fibakiewicz, dyrektorka łódzkiego schroniska dla zwierząt, przedstawiciel Straży Miejskiej w Konstantynowie oraz przewodniczący Komisji Rady Miasta Agnieszka Wasilewska-Wincek i Jarosław Pinder. Dorota Szostakiewicz zapoznała zebranych z pilotażowym programem wprowadzonym w Gdańsku. Jak się okazało, problem tzw. zwierząt niczyich i tych, które pozornie nie mają właścicieli, porządkował się przez 3 lata. W wyniku tego stwierdzono, że w Gdańsku jest znacznie więcej psów. Wzrosła również ściągalność podatków z około 20 do 80%. Program identyfikacji psów jest bezpłatny i samofinansujący się. Zaczynamy od ankietyzacji, czyli tak zwanego spisu powszechnego wszystkich psów w mieście. Właściciel stwierdza własnoręcznym podpisem i udostępniając swoje dane osobowe, że tak, on jest właścicielem tego psa. Od tego momentu ta ankieta zostaje wprowadzona do programu komputerowego, jak również do bazy w internecie ogólnopolskiej, jak i europejskiej bazy internetowej zwierząt towarzyszących. Następnie właściciel wraz ze swoim czworonogiem udaje się do lecznicy weterynaryjnej, gdzie jego pupilowi zostaje wszczepiony mikrochip. Jest to zabieg bezbolesny. I od tej pory ten pies jest przyporządkowany temu właścicielowi. Gdziekolwiek ten właściciel, czy zrezygnuje z psa, czy nie będzie go chciał mieć, czy wypadki losowe jakieś się zdarzą, ten pies będzie musiał być po prostu gdzie indziej zaprogramowany. Miejmy nadzieję, że ten program wejdzie w życie jak najszybciej. Dzisiaj komornik Sądu Rejonowego w Pabianicach wykonał wyrok eksmisyjny mieszkańca, którego lokal znajduje się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tym razem został eksmitowany właściciel mieszkania własnościowego. Jego zadłużenie wobec Pabiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyniosło ponad 14 tysięcy złotych. Już 3 marca 1997 roku został wykluczony z członkostwa spółdzielni. 10 lipca 1997 roku decyzją sądu został wydany wyrok eksmisyjny. W lutym 1998 roku przydzielono mu lokal komunalny. Mimo prowadzonych rozmów z władzami spółdzielni nie wyrażał on najmniejszej chęci uregulowania zaległości lub opuszczenia lokalu do nowo przydzielonego. Dopiero dzisiaj podczas wyprowadzki udał się do lokalówki celem załatwienia formalności związanych z zamieszkaniem w lokalu komunalnym, który, przypomnijmy, został przydzielony dla niego ponad rok temu. Zastanawia tylko fakt, dlaczego mając lokal własnościowy nie skorzystał z jego zamiany lub sprzedaży. Dzisiaj do zaległości czynszowych trzeba doliczyć koszty procesowe i komornika, co w rezultacie pomniejszy wartość mieszkania o 18 tysięcy złotych. Jak już informowaliśmy, w poniedziałek do Zielonego Przedszkola w Małeczu wyjechała grupa dzieci z przedszkola miejskiego nr 3. Natomiast wczoraj rodzinne Pabianice opuściło 40 przedszkolaków z przedszkola miejskiego nr 15. Dzieci wyjechały do ośrodka harcerskiego w Załęczu Wielkim. Nie jest to ostatnia grupa młodych Pabianiczan, która do końca bieżącego roku szkolnego będzie się uczyć i bawić poza miastem. Do Zielonej Szkoły w czerwcu wyjadą uczniowie ze szkoły podstawowej nr 16. Jedna 44-osobowa grupa przebywać będzie w Ustroniu Morskim, druga 47-osobowa w Trzebieszowicach.
Dla 42 uczniów z 16 pobyt w Zielonej Szkole w Zełęczu Wielkim jest już wspomnieniem. Przebywali tam na przełomie kwietnia i maja. Z wyprawy powróciły także dzieci ze szkoły podstawowej nr 9, a 50 trzecioklasistów z trójki aktualnie przebywa w Beskidzie Żywieckim w Wiśle. Wszystkie wyjazdy dofinansowywane są przez Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15 zł na osobodzień. Jak poinformował nas Mirosław Niepsuj, kierownik referatu do spraw oświaty, kultury i sportu, wszystkie wnioski o dofinansowanie zielonych szkół i przedszkoli, jakie do tej pory wpłynęły do Wydziału Infrastruktury, zostały rozpatrzone pozytywnie. Wykorzystano już połowę z 40 tysięcy złotych, jakie na ten cel zaplanowano w budżecie gminnego funduszu. Pozostałe 20 tysięcy wykorzystane zostanie pod koniec bieżącego i na początku przyszłego roku szkolnego. Słuchaczki szkoły policealnej pracowników służb społecznych w Łodzi organizują pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających do świetlicy terapeutycznej działającej przy szkole podstawowej nr 3 w Pabianicach. Z tego powodu apel do mieszkańców naszego miasta. Jesteśmy słuchaczkami policjalnej szkoły pracowników służb społecznych w Łodzi na ulicy Snycerskiej 8. Realizujemy projekt socjalny na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających do świetlicy terapeutycznej utworzonej z ramienia szkoły podstawowej nr 3 w Pabianicach. Celem naszej akcji jest wspieranie rozwoju wymienionych dzieci. Zorganizowana zostanie jednodniowa wycieczka do Warszawy, jak również społeczna zbiórka odzieży i artykułów szkolnych. Zbiórka darów odbędzie się od 24 maja do 28 w godzinach od 16 do 20. Patronat honorowy nad naszą akcją objął zastępca prezydenta pan Edward Kędzierski. Do najpilniejszych potrzeb należy zbiórka odzieży, to jest butów, ubrań, także spodni, spódnicy, wszystkie artykuły, także szkolne, książki, zeszyty, piórniki. Mając na uwadze humanitarny cel naszej akcji, prosimy o zrozumienie i wsparcie rzeczowe ze strony państwa. W miniony poniedziałek w Muzeum Karykatury w Warszawie wręczono Eryki 98, doroczne nagrody karykatury. Wśród nagrodzonych znalazło się m.in. Muzeum Karykatury, Nieżyjący Antoni Chodorowski, Szopka Tyma z Brodą. Wyróżnienie na tej imprezie m.in. obok Andrzeja Mleczki otrzymał pabianicki rysownik Sławek Uczyński. Sławka Uczyńskiego wyróżniono za waleczność. Wiąże się to z faktem zdobycia w ubiegłym roku największej liczby nagród w międzynarodowych konkursach. Nagrody te pabianiczanin otrzymał w Holandii, Belgii i podwie w Japonii i we Włoszech. Niedawno rysunki Sławka Uczyńskiego można było oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej. A była to już wystawa? 50. Takich rzeczy się nie zapomina. Pamięta się pierwsza. Nie wiem, która była 24, ale tę na pewno będę pamiętał. Chociaż już jest nieaktualna, ponieważ mam w Żarach teraz wystawę jedną, drugą gdzieś na Śląsku, nawet nie wiem miejscowości, bo to już tak jeździ. A w przygotowaniu mam w Jarosławiu i w najbliższym czasie też w Ustce. Czy pamiętasz, ile rysunków satyrycznych już narysowałeś w swoim życiu? Nie, nie liczę tego. Wiem tylko, że mam niedużo. Słyszałem, że moi znakomici koledzy mają po kilka tysięcy rysunków. Ja to gdzieś mogę mieć koło 2000, to jest bardzo dużo, jak dla mnie. A powiedz, z jakich powodów zaczęła się twoja przygoda z satyrycznym rysunkiem? Ja myślę, że samo życie przyniosło rozwiązanie tego tematu. Wiele rzeczy robiłem wcześniej, nim zacząłem rysować. Zajmowałem się fotografią, pracowałem jako dekorator, no, robiłem różne rzeczy. Między innymi też rysowałem. W ogóle wydaje mi się, że chyba moje poczucie humoru sprawiło to, że tylko potem wystarczyło wziąć się za rysowanie i to już jakoś tak sobie samo poszło. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo. Gratulujemy tego wyróżnienia. I wiadomości sportowe. W trakcie 5. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kolejny, tym razem brązowy medal w podnoszeniu ciężarów w kategorii wagowej do 53 kg wywalczyła Irmina Lewandowska, zawodniczka Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprawni z Petrykus.
Wyprzedziły ją jedynie dwie zawodniczki, które zaliczają się do czołówki europejskiej. Irmina poprawiła swój rekord życiowy o 10 kg. W przeciwieństwie do wyczynowców z PKT Zaflopa nie mogli lepiej zakończyć sezonu podopieczni Jakuba Wendlera, występujący w amatorskich ligach tenisa stołowego. Pierwszy zespół występujący w pierwszej lidze po raz piąty z rzędu zapewnił sobie pierwsze miejsce, choć do zakończenia rozgrywek pozostała jeszcze jedna runda spotkań. Największy wkład w ten sukces miał Janusz Łopiński, który był najlepszym graczem ligi. Oprócz niego w zespole występują Mirosław Badziak, Piotr Jagiełło i Arkadiusz Smolarek. Drugi zespół Wendlera występujący w drugiej lidze również zajął pierwsze miejsce i wywalczył awans do pierwszej ligi. W zespole tym występują Krzysztof Dudziak, Henryk Rakowski, Ryszard Romanowski i Krzysztof Gorzela. Wszystkim gratulujemy. Wczoraj na stadionie Włókniarza odbyły się drużynowe zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych. Do ligi lekkoatletycznej przystąpiły prawie wszystkie szkoły z terenu Pabianic. Wyjątek stanowiły jedynka i piątka. W ramach zawodów rywalizowano w biegach krótko- i długodystansowych. Odbyły się skok w dal, rzut piłką palantową i lekarską. Na stadionie Włókniarza przyszli dopingować młodych Pabianiczan ze szkół podstawowych prezydent naszego miasta i sekretarz. Jak panowie wspominają swoje czasy, takie młode czasy i udział w sporcie? No ja muszę z przykrością przyznać, że bardzo minimalny miałem udział w tego typu zawodach. Zawsze w klasie byli koledzy sprawniejsi ode mnie, w związku z tym raczej z trybun oglądałem. Przychodziłem często tutaj, kiedy Włókniarz, nasz piłkarski zespół Włókniarza święcił największe triumfy, czyli druga liga, awanse do tejże ligi. Natomiast no, mój bezpośredni udział niestety niewielki. Bywałem również, kiedy syn tu zaczynał, Włodek w Trampkarzach, czy jeszcze wcześniej w Młodzikach, bodajże tak się nazywało, grywali na tym bocznym boisku. Także z tym obiektem mam takie związki. Raz były zawody, ale to nie pamiętam w którym roku, lekkoatletyczne, no bodajże ogólnopolskie, bo było to na ówczesne czasy duże wydarzenie w Pabianicach. Nie chcę nic przekręcić, ale to było ładnych kilkadziesiąt lat temu niestety. Natomiast ostatnie sukcesy odnosił pan w tenisie stołowym w meczu z SLD. No połowicznie, jeden mecz przegrałem z panem Zbigniewem Mencwalem, a drugi mi się udało wygrać z innym zawodnikiem, z panem Stępniem bodajże. A wspomnienia pana sekretarza? Oj, to zupełnie inaczej i przeciwnie niż pan prezydent, bo muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo bogato. Chyba nie było takiego sportu, może przesadzam, ale bardzo wiele dyscyplin trenowałem, począwszy od judo, hokeja na lodzie, lekkiej atletyki, biegów długodystansowych, ale najbardziej i najmilej wspominam grę w piłkę nożną i do dnia dzisiejszego zostało mi to, zresztą jak patrzę na tą piękną zieloną murawę tutaj, to adrenalina troszeczkę podskoczyła i chętnie by pobiegało się i poganiało za piłką. Do dnia dzisiejszego staram się utrzymywać kondycję i gram systematycznie w piłkę nożną. Może następnym spotkaniem sportowym pomiędzy klubami AWS i SLD będzie lekka atletyka. Namawiam młodych, ja mogę kibicować. Sędziować. Tak, no myślimy nie tylko o lekkiej atletyce, również i rewanżu w piłkę nożną, koszykówce. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju... Czyli czekamy na kolejne spotkanie sportowe między klubami SLD AWS. Piłka nożna w taką pogodę sama przyjemność, także proponuję się umówić z przeciwnikami. W lidze lekkoatletycznej szkół podstawowych wśród dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła drużyna ze szkoły podstawowej numer 3. Na drugim uplasowała się 14, na trzecim 16. Wśród chłopców triumfowała drużyna ze szkoły podstawowej numer 14. Drugie miejsce zajęła 17, trzecie 13. Kolejne zawody już wkrótce, a będą to biegi przełajowe. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Zapraszam na jutrzejsze wydanie IKS-u o stałych porach.